przyjaciele, jak się modliłem, to odebrałem taką rzecz, że niektórzy ludzie tutaj przyjmują się tematem małżeństwa. Możesz się bać, mogą ci przychodzić takie myśli, że wielu ludzi nie odpowiada na Boże powołanie, prowadzenie. Możesz się bać, czy znajdzie się Boży mąż, Boża żona dla ciebie, ale chcę, żebyś wiedział taką rzecz, że jeżeli będziesz wierny, jeżeli ty będziesz oddany, to choćby ludzie z Polski nie odpowiedzieli wielokrotnie na Boże powołanie, że nie było odpowiednich dla ciebie, odpowiedniego człowieka, żeby był u twego boku, to jeżeli będziesz wierny, będziesz wierzył, to nawet z Ekwadoru, nawet z Kostaryki, nawet ze środka Rosji pojawi się, poznasz osobę, która będzie pasowała do ciebie, do tego, co ty robisz, do twojego powołania. Więc chcę, żebyś się tego nie bał. Tak? A jak się ożenisz z człowiekiem, na przykład z Czech, albo z jakiegoś dalszego kraju, powiedzmy, powiedzmy Egiptu, no to ci będziesz miał obywatelstwo łatwiej, tam będzie kościół założyć, mogę mieć działania, będzie prościej. Trzeba myśleć w drugą stronę, że to, że się w Polsce nikt nie znajdzie dla ciebie, nie bój się tego. Najwyżej się znajdzie, rozumiesz, z Brazylii i będzie prościej założyć kościół w Brazylii, będziesz miał obywatelstwo, takie, nie bój się. Amen.